Pomysł wziął się z tego, że Lubomierz zaczął organizować festiwale, których nie było mowy, podczas tych festiwali nie było mowy w ogóle o Dobrzykowicach. Nikt nie wspominał, że posesje mieszczą się u nas. I w 2000 roku rozpoczęliśmy organizację tego festynu i wybraliśmy komitet organizacyjny. Wmurowaliśmy tablicę pamiątkową z logiem sami swoim, którą odsłaniał reżyser filmu pan Sylwester Chęciński z panią Iloną Kuśmierską. Panie Sylwestrze, w jednym z wywiadów powiedział pan, że jednym z pana marzeń jest to, aby nie być reżyserem samych swoich. Dlaczego? Nie, to znaczy coś takiego powiedziałem, tylko to troszkę inaczej brzmiało. Mianowicie kiedyś byłem zaproszony na jakiś... Gdzieś tam przed mikrofonem występowałem i zadano mi pytanie o samych swoich i tak dalej, i tam dookoła, tak, ponieważ to powtarzało się nagminnie, żebym nie wiem na jaki temat zaczął mówić, żeby na jaki temat zaczynali ze mną mówić dotyczący innego filmu, zawsze był poruszony temat samych swoich. W związku z tym i prasa, i radio, i tyle, to ich interesowało. To znaczy interesowało ich to wszystko, co dookoła i to, jak to powstawało i jak dalej. To był jedyny film. No ja nakręciłem tych filmów kilka, że tak powiem. I oczywiście byłem wówczas młodym jeszcze człowiekiem, czułem jakby niedosyt. Chciałem kręcić następne równie jakieś, które miałyby tego typu rezonans społeczny, jak ten tytuł. I w związku z tym powiedziałem, że jak mnie spytał, jakie jest moje marzenie, to powiedziałem, no żeby przestać być reżyserem samych swoich, ale to nie myślałem pejoratywnie o ludziach, o których robiłem, czy o temacie, czy o filmie, tylko mówiłem o tym, że z tym tematem się jakby przebiłem do widza, że to go zainteresowało, że na to patrzył, że chętnie, no to co się dzieje do tej pory, no chociażby z tych, także czymś mówiącym o tym jest ten festyn, który odbywa się w Dobrzykowicach. Jest sporo ludzi, którzy odwiedzają w ogóle te domostwa. Teraz są wycieczki, przyjeżdżają wycieczki, odwiedzają pana Tadzia, pana Janusza, chcą zobaczyć te posesje na żywo. Pana to jest dom najsłynniejszy w kraju, który odwiedzany jest przez setki ludzi. Właściwie to nie ma nawet znaczenia, czy to jest lato, czy zima, bo w zimie tak samo przyjeżdżają jak w lecie. Zresztą tu książka o tym świadczy, kiedy są wpisy zrobione. Czy zmęczony jestem? Specjalnie jakoś nie męczy mnie to. Ludzie, którzy tu przyjeżdżają, są mili, sympatyczni, zawsze uśmiechnięci, radośni. Jeżeli im to przynosi radość, to mnie też jest wesoło. Znajdujemy się na dworcu kolejowym w Czernicy, gdzie była kręcona scena przyjazdu Jaśka z Ameryki. Być może nie wszyscy wiedzą, że film Sami Swoi rozpoczyna się przejazdem pociągu przez most. Ta scena była kręcona w niewielkiej odległości od tego dworca, ponieważ most ten znajduje się w Czernicy nad rzeką Odrą. Tu między innymi w pobliżu dworca była kręcona scena, kiedy to aktor, pan Pyrkosz, podjeżdża Wołgą w celu odebrania gości. Usłyszałem w radio audycję, pierwszy odcinek, to znaczy taką godzinną audycję, którą reżyserował Łapicki
grał tam Siemion właśnie Pawlaka, a o Kargulu się tam mówiło. No i wówczas mnie to zaintrygowało, zainspirowało mnie, to zapisałem sobie nazwisko autora i przyszedłem do zespołu, a w zespole mi mówią: słuchaj, mamy dla ciebie temat, jest tu scenariusz, przeczytaj, ja czytam, a to jest właśnie to. A pamiętaj, nie za te święte rzecz. I naucz się tego, bo inaczej znów cię kosy nauczy. Szukałem z jednej strony jakby flegmatyka, czy człowieka powolnego, a z drugiej strony człowieka, który jest nerwus, który szybciej mówi niż myśli. Tutaj szukałem, na początku wybrałem takiego wspaniałego aktora filmów przedwojennych, wspaniały, szyby, taki nerwus straszny, o potwornej sile wewnętrznej. I on miał taką w sobie taką złość i taki był zadziora, że jak sobie wyobraziłem, że w jego rękach leży to jajko i Kargula rękach leży to jajko i ten Pawlak patrzy na niego z taką wściekłością, bo on mówi, że to jest jego, a przez to jego kura zniesła, więc to szlak go trafia i to jest, nie wiem, i to rodzi od razu, to znaczy rozwija gatunek, to znaczy jest to od razu jakby barwne bardziej. Zatem w związku z tym zacząłem od tego, niestety ten aktor nie mógł, miał ze zdrowiem kłopoty, mógł jeszcze grać, ale obok Warszawy, żeby mieć, ponieważ był już pod opieką lekarza, no niestety nie mogłem się na to zgodzić i w związku z tym wróciłem do doświadczenia, które już miałem, bo Wacław Kowalski grał u mnie w Agnieszce 46 i to był film, w którym on grał epizod, jak zresztą we wszystkich filmach, w których do tej pory on grywał. Grabowski mówi do Chęcińskiego: i co ty masz z tego, że nagrałeś ten film? Jesteś znany, popularny i co masz z tego? A Chęciński mówi: to ty zaraz zobaczysz, bo tu przejeżdżali, ale gdzieś tu byli w okolicy. Podjedziemy, zobaczysz. Co? Na pewno tam nikogo nie będzie. Podjeżdżają, a tu tłum ludzi. No i zaskoczył tego Grabowskiego, że jednak ten film jest... A to był powszechny dzień. Po południu jakoś, ja nawet go widziałem. Nawet nachyliłem się tam do Grabowskiego, ale on szybciutko odjechał. Nie wysiadł w ogóle. Chęciński też nie. Bo oni gdzieś przejeżdżali. Nie wiem, jaki to był temat. To Chęciński opowiada. Ja nie wiem, czy ja dokładnie opowiadam to słowami Chęcińskiego, ale mniej więcej sens tej opowiastki jest taki.